deklaruje się. Dobra laska. Po uczelni trzeba iść do domu, ale byliśmy szybciej jeszcze, byliśmy po drodze w... O Jezus! Byliśmy po drodze w Maku. Jak to zawsze, w sumie niezdrowie, jedzenie, ale... Ale co tam? Ale ludzi dużo. No i jestem już w domu. O Q&A już wiecie, wczoraj wam mówiłem, więc teraz trzeba zacząć montować filmik i potem znajdź skating i trochę rzeczy. Podjechałem po mojego tatę na bazarek, bo tata kupuje dużo rzeczy w różnych miejscach. Jest takim człowiekiem, który lubi dobrą jakość jedzenia i dlatego specjalnie kupuje, wiecie, to w tym sklepie, to w tamtym. Podjechałem po tatę na bazar, bo bazar jest niedaleko mnie, ale żeby sam nie targał. I oczywiście znając tatę mówi, nie, bo rozmawiam z mamą, nie, po co ma jechać. Więc przyjechałem i czekam. Super. Wszystko się już skończy. O kurcze, skończył się też chodnik. Ale już jest. I nie uwierzycie, ale chciałem się napić. Żeby znaleźć jakiś sklep całodobowy, przejechałem cały praktycznie nowy świat. Ale znalazłem dzięki takiej aplikacji jednej. No i wróciłem. Naprawdę super sprawa. Trochę się zmęczyłem, bo to jednak 18 km, ale to jest fajna inicjatywa, bo rzadko kiedy możecie przejechać sobie ulicami miasta w takim fajnej atmosferze na rolkach. Fajne też było to, że tym razem były dwa samochody z muzyką. Jeden to był właściwie taki go-kart, taki na pedały, to się taki, jak się na wakacjach jeździ, coś takiego. Niesamowite jest to, że 5 lat temu zaczynali z 200 osobami, teraz, prawie 300, a teraz jest 7055 było. Nie wiem, jak oni to liczą, co tam stoi. Raz, dwa, trzy. Ale było naprawdę fajnie. Ile spać już. Ale możesz powiedzieć, hej mała, promieniejesz dzisiaj. Właściwie promieniłeś.